war. War never changes. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan i zapraszam was oczywiście na kolejny odcinek serii Fallout New Vegas. To właśnie nam tutaj znowu Rex, ale tym razem postanowiłem, że już w końcu chyba dotrzemy do tego Jacobstown. Uuu, coś jest ten... jakaś karawana czy coś. To jest... już gdzieś tutaj po drodze właśnie do... karabin plazmowy. Po drodze do Jacobstown znalazłem już główną drogę. No i jak się okazuje, jest dosyć łatwy dostęp. Dobra, rzućmy trochę z nas, że tak powiem. Dajmy trochę naszemu pieskowi. On powinien trochę ponosić, bo jest na razie niezbyt obciążony. Super klej, kiedyś regiona, na pewno to weźmiemy. Czyli tutaj już chyba jest rzeczywiście zgubiona ta nasza tutaj... O, wyprawa, czy nie, co? Konwój zgubiony jest. Dobra, to udajemy się w tamtą stronę, bo tam jest jakieś przejście z tego co pamiętam. Znaczy przejście, no jest główna droga, mamy tu gdzieś zakręt jakiś takie tam. Zapiszmy sobie grę, bo ciekawi mnie jeszcze co to jest tutaj to. Agawa, no proszę. Ja to... To się chyba jakoś u nas inaczej nazywa niż agawa, ale... Czemu nie zebrać? Można powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili jakimś takim lekkim zielarzem nawet, rzekłbym. No chodź tu piesku, tylko uważaj, bo tutaj po drodze mogą czaić się na nas jakieś złe zwierzęta. Jakieś muchy takie latające, trujące i w ogóle. To jest właśnie najgorsze tutaj w tym... falocie. Nie pamiętam, one się kazadry, kazadory, jakoś tak, o, właśnie, one się jakoś tak nazywały. One są strasznie niebezpieczne, bo nawalają strasznie trucizną, tymi swoimi żądłami mogą rządzić strasznie wiele krzywdy. O, tu coś, jakieś coś. Halo, halo, jest tu ktoś? Jakiś bunkierek, czy coś? Kryjówka uczniów. A, czyli nie mogę ich tutaj nawiedzić. Ale kto to już to tak jest? No dobra, tym się zajmiemy później. Tymczasem udajemy się w Jacobstown. Dalej. My ciągle z tym karabinem myśliwskim chodzimy. Ale on strasznie duże DPS-y ma. Wow. Wow, wow. Mam nadzieję, że mój piesek też sobie jakoś poradzi. O, tu jest jeszcze bananowiec Juka. Czy jak się to tam zwało? Tak? Dobrze się... Owoc Yuki. Bananowca Yuka. No, właśnie. Czyli dobrze myślałem. Czyli tędy musimy się ogólnie udać. Dalszą drogę. No i cóż. Tu chyba jakaś pułapka na nas czeka. Zorganizowana przez... pistolerów żmija. Czy jakoś tak oni się nazywali. Ale gdzie oni są? Dziś pamiętam, że tu coś jak się szło. Znaczy, no, jak się szło, to tutaj w tym gdzieś punkcie, o tutaj gdzieś na tych skałach. No i właśnie, słuchajcie, już strzelanie z karabinu ogólnie. Było właśnie pełno tych pistolerów. I miałem z nimi potem nieprzyjemne przygody. I troszeczkę niestety ładowali. Ale to zaraz się gdzieś tutaj, już jestem bardziej spostrzegawczy, myślę. Już powinienem ich łatwiej dojrzeć. Tu chyba jest zwierzątka, coś, nie? Zero? Nic? Naprawdę? Jesteście pewni? O, jest coś. Krętoruk, byk. O, tam jest kamień, tam... Widzicie, jak to jest takie coś zielonego pokazuje, to znaczy, że tam jest coś w środku ukryte. Może mój piesio podejdzie do tego krętoroga i go rozwali. Headshot! Ooo! Odstrzeliłem mu głowę, hehe! Zwierzętom to, znaczy takim zwierzętom, które są jakoś tam... O, jakaś kryjówka. Przez los pokarane, w sensie, że są mutantami, można zabijać spokojnie. Why not? To właściwie nie są zwierzęta.
Zaraz się tutaj udam. Ja nie wiedziałem, że to jest takie w ogóle ukryte pomieszczenie, ty. Gule. Nie, to wodniaki są. Nie, tylko nie one. Ja trafiłem w skałę, jestem genialny. One strasznie duży damage zadają. Dlatego muszę uważać na mojego psa. Już chyba zginął. Piesio! Nie mogę trafić. Gin, mato. To mój pies tu koksi. Ha! Dobra, ja muszę się tutaj podleczyć trochę, bo mi to niestety niezbyt na dobre wyszło, że się tutaj pokazałem. Ale skorzystajmy z tego wszystkiego, co tutaj... O nie, SI. To by zmienić się. Dobra. Żarcie, wystarczy sobie tutaj sporo... Mam. O kurde, to SI mi obniżyło. Czy co? My się chyba stąd jednak... To jest pieczku. My się chyba stąd jednak... Zwiniemy, bo tutaj nie jest zbyt bezpiecznie dla nas, chociaż pokażcie, co jeszcze ciekawego macie. Zaraz, gdzieś tu powinienem mieć coś, co dodawało SI. Pokarm. A, już to było całe gawy. O. No. No i proszę. Aj! Nie musiałeś mnie piesku blokować specjalnie. Mam nadzieję, że ten efekt jest tutaj krótkotrwały z tym siłą, bo to SI to jest chyba siła, tak? Skrót od tego. Piesku! Tutaj w korpus go ładujemy. Piesku, piesku! Help me! Jedyne co możemy upolować z tych tutaj wodniaków, to jest mięso, a tutaj chyba lekka jest strata amunicji w tym momencie na te zwierzęta. Ale no cóż, skoro widzę, że jednak sobie z nimi radzę, to... Wow, tu ich pełno jest. Dobra, to pies, pójdziemy stąd, wiesz co? To jest za dużo tego. Chodź piesku, idziemy stąd. Oj. Głowa. Oj. A tu mogą być jeszcze jajka tego. Patrzcie, ten pies potrafi ogłuszać, znaczy ogłuszać. Obalać przeciwnika. Też jest dobre. Też mi się podoba w tym psie. Dobra, chodź stąd psie. Znaczy piesku. Źle mówię mówiąc psie. Tym razem nie damy się już zaskoczyć żadnym stworzeniom. Jak tu mają być jakieś? Jeszcze zaraz, chwila, nie ma tu jakichś ukrytych zasobów u góry. Bo ja tu tylko po dole łaziłem. Po góry nie miałem, po górze nie miałem okazji chodzić. Być może są tu jakieś ukryte znajdźki, cokolwiek. O, dostał. Teraz dostał raz. A ten pies jak fajnie skacze. O, no i proszę, widzicie. Co może z niego wypaść? Tylko to. Gdzie wychodzę? Czyli naokoło wychodzę. Pewnie mogę zaskoczyć tych zwierzyniaków tutaj. Coś mi się przypomina już ta lokacja. Uuu!
Strasznie dużo amunicji zmarnowałem na tej wodniaku. Chodź stąd, naprawdę, szpiesku. Mu tego jeszcze zabiłem tylko po to, żeby za nami nie biegał. O, następny poziom nam podskoczył. No i proszę. W takim razie zainwestujemy sobie. Widzę, że mam strasznie mało broń palną i materiały wybuchowe. Sobie zamontuję teraz do 25, tu do 20. To 75. Retoryka 71. Dobra. Nie ma niestety poziomu, który dałby nam kolejny profit, ale takie profity co dwa poziomy możemy tak czy siak dostawać, więc nie ma i tak na co narzekać. To wychodzimy stąd, bo tutaj nie ma nic ciekawego poza wodniakami. Sztywniaki właściwie oni się powinni nazywać. Tutaj coś zostało po kimś. Po krętorogu, aha, to jego kręgosłup. Rzeczywiście, teraz to może się nazywać krętorog. To nie mogę nic. To aloes, o właśnie. To co my zbieramy, co się nazywa agawa, to ja bym to nazwał bardziej aloesem. Dobra, zostawimy tego krętoroga w spokoju. Na razie nam nic nie robi. A nie chcę też teraz swojej pozycji przeciwnikowi, który gdzieś tutaj prawdopodobnie czyha na nasze zdrowie. Przepraszam, że się napiję, bo tutaj niestety susza jest. Jeszcze głód doskwiera, no ale tym się zajmę już później, bo teraz chciałem nagrać odcinek, bo później niestety nie będę miał czasu na to. Gdyż udają się na mecz koszykówki, ale to nie jest bez związku z tym, co będziemy tutaj teraz robili. Czyli siali postrach w górnej części tutaj drogi. A może to nie tutaj było, może to nie tu się dla nas spiskowali. Bo jak tutaj nie, to znaczy, że chyba nie jest to miejsce. Bo tutaj już jedyne, co może nas zaatakować, to mogą być nieszkodliwe w ogóle robaczki, które nasz piesek zdejmuje jednym chapnięciem. Tak to się tutaj odbywa. Z kolei drogą widzicie, gra z 2010 roku nie stała jakoś tak szczegółów na jakimś takim silniku, który zakładałby wiele szczegółów, a mimo wszystko takie szczegóły, jakimi są drzewa na przykład, czy droga. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Ta gra no, nie jest zbyt stara, nie jest zbyt nowa. No ale mimo wszystko jest, czy się tym zachwycać. W końcu to jest kolejna część znakomitej już serii gier, która zakłada, o właśnie, nam zakłada walkę przeciwko jakimś walkę w postapokaliptycznym świecie, a to wszystko jest zamknięte w klimacie RPG na dodatek. Więc możemy sobie zarówno walczyć bronią, którą no nie jest ona już tam najnowszą bronią, bo sądzę, że są teraz nowsze niż to, co tutaj tym karmimy zwierzęta. Ale w każdym razie jest w miarę nowa ta broń. No i postapokaliptycznym świecie jakoś dajemy sobie radę. Nioch, nioch. Dobrze. Chyba Jacobstown już jest przed nami praktycznie. Zobaczmy na mapie. Kolejna modliszka. Mistrz modliszka. Tak jest, prawie jesteśmy na miejscu. Nie trafiłem. Nasz piesek za to mistrzów modliszkę trafia. Bez żadnego liku. Tu jak przycelujemy dobrze, a jakaś skała jest w pobliżu, której jest jakaś ukryta rzecz, to prawdopodobnie też podświetli nam się na zielono i też powinniśmy widzieć co to jest, czy to jest jakaś znajdźka, czy to jest po prostu zwykła skała. Gdzieś tutaj słyszę przy okazji jakieś strzały, jakbyśmy byli w jakichś okopach czy gdzieś, ale ja się boję trochę o mojego pieska, że mi go zabiją. Zaraz. Z tego, co tutaj mi wiadomo, gdzieś tutaj jest taka skałka właśnie. O tutaj.
A jednak nie, nie pokazuje. No, czemu mi to nie działa? Wstecz. O, dobra, działa, okej. I tak bym nic nie zrobił. Tu chyba powinno pokazywać. W każdym razie wiem, że tutaj coś można znaleźć. Terpentyna, no dobra. Trochę waży, ale... Welcome to Jacobstown, human. Okay. You're free to walk around. Just don't stare at the night cam. They don't like people looking at them. Myśmy walczyli już chyba z czymś podobnym, ale to są chyba orki. They're not popular around here. Szukam doktora Henry'ego. Docks inside the lodge. Mi się troszeczkę zdaje, nie chcę z nim za bardzo rozmawiać w tej chwili. Nie wydaje wam się, że trochę ma taką zbroję jak z tego? Z Half-Life'a? Tak ja przynajmniej uważam, tak troszeczkę. Taka, znaczy jest trochę inaczej wykonana, ale mimo wszystko kolorystyka i budowa tej zbroi jest podobna, tak mi się wydaje przynajmniej. Mi się w sumie to są zoo. Lili. Nie będę się na nią patrzył, bo się na mnie obrazi. A tu kto? Jakiś kapitan może tej miejscowości, czy coś? Whatever. Mówił nam ten ze zbroją Half-Life'a, że tutaj znajdziemy doktorka. No. Cześć. I assume this is about something important. Dziadziuś. You're interrupting my research. Cóż, nie tak z moim cyberpieskiem. It's neural degradation. Biomed gel can only preserve a living brain for so long, so you'll need to find a replacement. I haven't left Jacobstown in years, but there was one woman in Novak. Oh. Gibson. I remember her living with a pack of hounds. Aside from her, I know that the Fiends and Caesar's Legion fight alongside dogs. There could be viable specimens among them. No i okej. Poszukaj staruszki Gibson. Jak mu się uda do staruszki Gibson. Zaraz, to mi pokazuje albo w forcie, albo tutaj. No, niestety, muszę wyjść najpierw na zewnątrz. Trochę laguje, nie wiem czemu. Zwolnisko Gibson. To tu się teraz udamy. Na szczęście mamy już Jacobstown odkryte, więc możemy sobie spokojnie podróżować po świecie teraz. I to są te niby pieski? Dobra. Tu mu jest chyba staruszka Gibson sobie pomieszkuje. Więc tutaj chyba trzeba było ją zapytać. Reina. Motor fajny ma. Cześć staruszko. Niestety, że ci przerażę, że cię budzę, ale... So, you're back. Now, where did we leave off? No jeszcze nie zaczęliśmy. Dr. Henry? Now there's a name I haven't heard. No, ty też stara jesteś. Hard to believe he's still alive. As for your request, it's a bit ghoulish if you ask me, but Ray is pretty old and I'll probably have to put him down soon enough. As for the price for this favor, co? 700 caps sounds about right. Ray's like family, and I've got other dogs to take care of. Chwila. Mogę... Zaraz. Ile mam kapsli w ogóle? Ja z ciebie zainwestuję, piesku, ale mam nadzieję, że mi się to jakoś zwróci potem. Czy coś? Mogę u ciebie sprzedawać? No chodź tu. Pokaż, co masz na sprzedaż. Ujo, pierdziele, ile ty masz kupy...
To znaczy nie, tego na razie nie będę kupował. Ale zaraz. Co mógłby coś sprzedać z tego? Granatów chyba nie będę sprzedawał. Ale taki na przykład... Kombinezon kosmiczny też nie, bo jest bardzo okej, według mnie. Maria jest bronią cichą. Chciałbym się zastanowić. Napojów na pewno nie sprzedam, bo to jest już zasada taka, żeby nie sprzedawać. Masz ołówek. Masz jeden pistolet. Pistolet lakierniczy ci sprzedam oczywiście. Odnóża na pewno. Pusta butla. Puste małe ogniwo. Nie jest mi potrzebne i tak nie będę go używał w żaden sposób. Rewolwerów też nie jest ten... ten sobie zostawię na razie. Bo ciekawi mnie, co może oferuje nam ten... cudowny wybryk natury. To sprzedamy. Nie, możecie mnie hejtować i tak dalej, ale ja nie wiem, co z tym zrobić. Wac też. Nie używam broni energetycznej w ogóle. Chociaż nie wiem, czy to jest... nie byłby dobry pomysł, żeby używać. A sprzedajmy to też w cholerę. Mam 917 kapsli. Pomóż. Mowa stoi, masz. Co ty żeś zrobiła temu psu? Gdzie ten pies? Lol, ona jest jakaś psychiczna. Psychiczna do potęgi Entei. Dobra, skoro tu już jesteśmy, to sprzedajmy wszystko, co jest mi właściwie niepotrzebne. Lever action rifle. Papierochy. To na pewno kupisz takie śmieci. Chodź, chodź. Już mi się potem nie będzie chciało sprzedawać tego. Ty złomiasz jesteś i w ogóle. Zaraz się ciebie jeszcze spytam, co wiesz o tym Heliosie, bo jestem też ciekaw, co ty możesz mi powiedzieć na ten temat. Być może jesteś bardziej w temacie niż ja. W sumie nawet nie wiem, o co ci ten... Co ty tam... Sam nie wiem, czy ja coś wiem w ogóle. Ładny. Trochę kasy zawsze. Kasy, no kapsli. Laser. O, proszę. Co jeszcze? Mam tu jakieś śmieci do sprzedania? Bo zawsze 400 kapsli więcej. Nóż bojowy. Czy to mi się przyda? Nie no, zostawmy na razie. Może będzie tak, że będzie trzeba go używać. Paliwo do miotacza ogniu. Strasznie dużo go mam. Przedwojenne pieniądze. No dobra. I co wiesz o tym Heliosie? The way I heard it, the Brotherhood of Steel ran the place before the NC. But when it was over, the Brotherhood, with all their fancy armor and weapons, was on the run. Nobody's heard from them since. No ładnie. No trzymaj się, kobieta, trzymaj. Pudło puste. Co to jest? Ej, to jest fajne, to fajnie wygląda. Nic nie widziałaś. Sprytna jest. Wszystko ten. Wszystko pilnuje. Bach motocykla! What the fuck? Kiedyś ci przyjdzie i zrąbię to. Co ty żyjesz? Gdybym stracił karmę u niej. Dobra, wiecie co? I sobie wczytam. Nie chcę się jej narażać jakoś specjalnie. Nie ma sensu narażać się starszej kobiecie. Co ona nam zrobiła właściwie? Takiego, żebyśmy się jej narażali. Daj mi to od razu piesku. Cały swój...
syf, który masz tutaj. Masz tu naprawdę strasznie dużo syfu. Sunset Saparilla może sobie nieść. A tymczasem staruszko, chodź tutaj, wstawaj szybko. So you're back. Pokaż co masz na sprzedaż. Ale ona strasznie czujna jest. Ciekawe co ją tak tego nakłoniło, że ona taka czujna jest. Może te psy jej coś powiedziały na łóżko. Nie wiadomo w sumie. Rozmowy to wypadł mi z tym. Kieliszek. Coś jeszcze tu było. Tu było pełno takich śmieci, których naprawdę nie potrzebuję. Ogniwo energetyczne. Ciężkie gównianko. Papieroski się pali, tak, i potem się kondycji nie ma. Pusta. Pusta. Puste. Ten rewolwer zostawiam tylko myśliwski. Co ty tu masz? Wow, drogi w cholerę. Ja pierdzielę. Czemu te implanty takie drogie są? Dobra, już nie gadaj mi tyle, mowa stoi. Ona jest psychiczna z tym psem, czemu ona go tak zajechała? Zauważono. Dobra. Mogę stracić lekko karmę, ale takie coś warto zajmować. Warto się poświęcić dla takiego czegoś. Dobra, M. Nie, Jezus, nie ten przycisk. Uratujmy naszego pieska! Jesteśmy już do Jacob's Town, musimy powrócić. Nasz piesek myślę, że powinien już stanąć na nogi. Powinien chycać przez jakiś czas. Co nie, piesku? Ej, nie tak blisko, fu! Umyj zęby, chłopie. W jaki sposób nękali miasto? Co on dla ciebie zrobić? You're human. They might be willing to listen to what you have to say. Maybe. I'm not asking you to kill them. Just talk them into leaving. Hell, pay them off if you have to. Nie mam kasy. Thanks. Dobra, to zaraz wam pomożemy. Tylko najpierw mój piesio powinien być uleczony, bo nie chcę, żeby mi zdechł gdzieś tutaj po drodze, bo się może okazać, że on w jakimś czasie może zdechnąć. Z tego co pamiętam, już kilka razy miałem taką przypadłość, że on podczas podróży po prostu zaczął mi gdzieś zdychać, padł. Tylko nie wiem, czy to było spowodowane tym, że został zatruty przez te owady, które latają po pustyni i zatruwają mojego pieska, czy też po prostu zginął śmiercią naturalną. To mózg jednego z psów staruszki Gibson. Neural pathways look good. Definitely a breed of guard dog. If I transplant this brain into Rex, ferocious in his attacks. Dobrze. Have a seat. This will take a while. Jest. Jest, udało mi się mojego pieska. Załatwiłem ci nowy móżdżek. Jak fajnie świeci. Jo. No chodź, piesiu. Chodź, idziemy. Idziemy stąd. Cześć. Ale się na mnie nieprzyjaźnie patrzy. O, jak się jasno zrobiło. Dobra. Jednodniowy turysta, używaj zasobów. Odwodnienie, o Jezus. Muszę
pozbywać się tych ciężarów tutaj, bo jest ich strasznie dużo. I potem widzicie, jak latam, to mam problemy i muszę obarczać mojego biednego pieska, którego właśnie uleczyłem. Mój piesio będzie zajadły w walce. Dobra, no to spróbujmy. Zapiszmy sobie jeszcze szybko grę, żebym prawie czego zasunął gdzieś tutaj. Co ty tu masz za karabin w ogóle? Pokaż. A to taki chyba jak ja. Dobra, nie chcę się okradać w żaden sposób. No tu chyba RNK stoi właśnie. Oni ich tutaj nękają od strasznie długiego czasu, tak jak nam wspomniał ten super mutant. Pogadajmy z tym tutaj. On wygląda jak Jack Sparrow. Nortonem. Our business is with the muties, not you. Karabin fajny masz. I've always known when to fight and when to back down, and it seems to me I ought to back down this time. My men and I are leaving. No i proszę. We'll see us around here again. Pomogliśmy im. Szybka pomoc. Znajdź pokojowe rozwiązanie z problemu z najemnikiem. Wróć do Markusa. Tak, to chyba... A to nawet no. Markus nam. Sam Markus zlecił. Już do nas nawet chyba się zbliża. Something on your mind? No. Good. Glad you didn't kill them. Puszczanie wątku rozumiem, że nie jesteśmy szalonymi, spełnionymi krwi mutantami. If NCR or anybody else is looking for an excuse to attack Jacobstown, they're not gonna get it from us. O co chodzi z Kinem, Kenem? Charismatic, hell of a mean streak. Doesn't care for humans, prefers fighting them to talking. He's got a lot of pull with Nightkin, though. He talks, they listen. Was hoping he could draw the Nightkin to Jacobstown. Keen is saner than most, but I know he's thinking of going his own way again. He's aggressive, impatient, can't stand sitting around. Czemu Keen chce odejść? Because of a promise, one I haven't been able to keep. The Nightkin all suffer from schizophrenia. Stealth boys, ja mam stealth boys. Oni ich używają zbyt często chyba, tak? Nightkin have a hard time being seen like normal folks. Can't stand it. A few already left to try and find more stealth boys. Miserable situation. They either stay here and suffer, or dig up stealth boys and lose their minds. Czyli jakaś kolejna misja chyba dla nas będzie, tak? That happens. There's a good chance other Nightkin will follow. It'll make it hard to get a cure to them. Worse, if Keen and the Nightkin tear up the Mojave hunting for stealth boys, people are gonna get killed. Most humans can't tell the difference between mutants. Might come here looking for payback. That's like saying Kaisar and Kimball would listen to each other. Nightkin don't have a lot of trust for others. Mutants. No, dobra. Rozmawiamy o czymś innym. Dobra, nie chciałem tego. Zapytam się doktorka, czy nie ma dla nas jakiejś misji. Być może będzie tak, że sobie zbiorę umroczny. Wow. Ole kozacko. Rakietnice. Jakby oni mieli rakietnice. Ja pierdzielę, ja bym się bał do nich podejść. To już by była rzecz totalna. No cóż, pomożemy im tutaj. Ale myślę, że dalszą pomocą to zajmę się chyba już w dalszym odcinku, żeby nie przedłużyć, po prostu nie były zbyt długie odcinki te, które... ja tutaj wam pokazuję. Promising, but I won't be able to synthesize the drug anytime soon. I really should get back to my work. Dziwię się, że są inni ludzie niż ja. Yes. Byłeś członkiem enklawy. Nad czym pracujesz? The Nightkin have varying degrees of mental instability due to their addiction to stealth boy use. I've been trying to come up with a cure. I'm currently investigating the local Night Stalker population, since they seem to have developed a natural stealth feel. I've also gotten my hands on a working stealth boy Mark II prototype, but that experiment is riskier. Chcę pomóc, mam dla ciebie coś zrobić? I'm not convinced that the Night Stalker mutation is a natural one. And I need someone to investigate their... Some of the super... Dobra, dobra. Już nie gadaj. Już wiem, gdzie mam iść. Do widzenia. Zgadnij, kogo dziś widziałem.
I zajmijmy się może na koniec tą misją. No i proszę, tutaj widzicie, mamy jaskinię. Poza miastem. Nie podoba mi się ten roczny tutaj. Stoi cały czas i opi się na mnie, jakbym mu bułkę obiecał czy coś. No dobra, nieważne, nie będę go krytykował. Być może nie będzie taki zły, jak mi się wydaje. Ale tymczasem udajmy się jeszcze do tych nocnych łowców tutaj, żeby pozabijać pewnie, bo trzeba będzie pewnie wytępić te zwierzęta. Bo nie sądzę, żeby to było tak, że ja sobie zabiję. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie było takiej opcji, że mogłem sobie wziąć partnera do pomocy. Jakiegoś kina albo coś takiego. Ale cóż, dobra. Jeżeli będziemy potrzebowali jakiejś pomocy później najwyżej, to zapewne dostaniemy się do miejsca, w którym będzie ona nam, myślę, dostarczona. O, w taki sposób. Albo wiecie co? Nie. Ja przygotuję się dosłownie do następnego odcinka, już następny wtorek. Wtedy dowiem się, czy będzie jakaś tam nam pomoc potrzebna, czy też nie. A tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia już w następnym odcinku, który jest następny wtorek. Na razie. Oczywiście możecie to sobie podzielić na koniec piękne widoki.